dzisiejszym materiale przedstawię Państwu fascynującą historię człowieka, który wszedł w posiadanie tajnych dokumentów niemieckiego SS. Te dokumenty zawierają szczegółową informację dotyczącą ukrycia skrzyń z dziełami sztuki w jednym z pomieszczeń tuneli zlokalizowanych w pobliżu wioski Boryszyn. To opowieść pełna tajemnic, wojennych intryg i odkryć, które mogą rzucić światło na losy zaginionych skarbów z czasów II wojny światowej. Według zdobytych przez naszego bohatera dokumentów, SS wykorzystało to miejsce do ukrycia wartościowych skrzyń, których wartość jest trudna do oszacowania. Czy te skrzynie nadal tam są? Na te pytanie postaramy się odpowiedzieć w tej niezwykłej historii. Pod dom mój podjeżdża jakiś jeep. Z samochodu tego wysiada starszy pan. W rękach trzyma zieloną, przeźroczystą teczkę z kilkoma papierami. Nie znam tego człowieka. Widzę go po raz pierwszy. Po wstępnej rozmowie powiedział mi, kim jest. Zaprosiłem jego i usiedliśmy na ławce w cieniu winogron. Nie mogę się doczekać, aż podzieli się ze mną czymś ważnym. Bez żadnych wstępów. Odpina guzik na teczce, ostrożnie wyjmuje podartą kartę papieru i ostrożnie kładzie ją na ławce. Wyciągam rękę do tej kartki, żeby ją chwycić i z bliska zobaczyć. Wtedy usłyszałem: hej! Krzyczy, tylko ostrożnie. Papier traktuję z najwyższą starannością. Jest to formularz wypełniony niemiecką czcionką gotycką, noszoną w fałdach w niektórych miejscach aż do dziur. W lewym górnym rogu formularza dwie duże błyskawice SS są wydrukowane pogrubionymi literami. W prawym górnym rogu widać czarnego niemieckiego orła ze swastyką w szponach. Reszta poza kilkoma liczbami jest dla mnie niejasna, ale stary człowiek mówi poważnie. Po chwili wyjmuje z tej samej teczki parę kartek i mówi: proszę, oto tłumaczenie. Mówi krótko i wyjmuje z teczki kolejne papiery. Oberbürgermeisterowi Królewca przygotować ewakuację i przekazać kosztowności sali moskiewskiej Zamku Królewskiego dowódcy 3. Dywizji Pancernej SS Totenkopf Georgowi Beckerowi według inwentarza. Dowódca 3. Dywizji Pancernej SS Totenkopf SS Brigadeführer generał dywizji oddziałów SS Georg Becker zapewnia przewóz kosztowności drogą morską do portu w Gdańsku na krążowniku Emden. Przechowuj te kosztowności do odwołania w obiekcie Halsdorf na obszarze ufortyfikowanym Messeritz, dzisiejszego Międzyrzecza. Zapewnij im bezpieczeństwo. Podczas operacji cały teren ma być pod ścisłą kontrolą grupy strażniczej. Dostęp do miejsc, w którym znajdują się wyłącznie osoby posiadające uprawnienia specjalnej kategorii. Po ujawnieniu operacji osoby biorące udział w złożeniu skrzyń zostaną przesunięte do innych działań poza regionem Międzyrzecza i zbadane przez ujawnienie wywiadu wewnętrznego. Wszelka dokumentacja operacji musi zostać zniszczona po wykonaniu zadań. Osobista odpowiedzialność za wykonanie operacji spoczywa na dowódcy konwoju oraz oficerze nadzorującego z SS. Jakiekolwiek niepowodzenie lub nieautoryzowany dostęp do miejsca przechowywania będzie aktem zdrady stanu.
Tak brzmiał rozkaz wydany przez Erika Kocha, Gauleitera, prezydenta Prus Wschodnich, komisarza Rzeszy na Ukrainę i Galicję. SS Obergruppenführera rozkaz ten był rozkazem wydanym na wysokim szczeblu o priorytetowym znaczeniu. W końcu nie ma się co dziwić. To, co zawierały te skrzynie, wartość ich była tak potężna, że trudna była do oszacowania. Człowiekiem tym, który miał sprawować pieczę, któremu powierzono te szczególne zadanie, był niemiecki oficer SS Totenkopf, Georg Becker. Georg Becker był oficerem, który służył w dywizji SS Totenkopf. Przebywając w Kaliningradzie, zostało mu powierzone właśnie to zadanie. Georg Becker był zaangażowany w typowe dla SS operacje, takie jak zabezpieczenie mienia, zarządzanie transportami lub obrona tego regionu, szczególnie w końcowych fazach wojny, gdy Armia Czerwona zbliżała się do Prus Wschodnich. Zebrane kosztowności, dzieła sztuki oraz złoto, starannie zapakowane do wielu skrzyń z napisem Königsberg, zostało załadowane na ciężarówki i przetransportowane do portu morskiego w Kaliningradzie. Tam na załadunek jakże cennego ładunku czekał niemiecki krążownik o nazwie Emden. Krążownik Emden, ewakuując przy tym na pokładzie szczątki marszałka Hindenburga i jego małżonki z wysadzonego mauzoleum w Tannenbergu, zabrał z Königsbergu uchodźców. Przeładowane skrzynie z ciężarówek na statek udały się drogą morską, prosto do Gdańska. Tam ponownie przeładowano je na ciężarówki i drogą lądową udały się w podróż do miejsca, gdzie naziści byli przekonani, że złożone właśnie w tym miejscu będą bezpieczne. To miejsce to Festungsfront mit Oderwartebogen, a dokładnie Międzyrzeszki rejon umocnień, okolice Międzyrzecza. Co stało się ze skrzyniami, które miały być złożone gdzieś w okolicy Międzyrzecza? Jeśli tu dojechały, to gdzie je ukryto? Naziści stosowali różne metody, aby zamaskować miejsce ukrycia, na przykład fałszywe ściany, kamuflaż w terenie, a także budowę specjalnych pomieszczeń w istniejących strukturach. Wielokrotnie wykorzystywali do tego celu podziemne komory, do których dostęp był skomplikowany lub ukryty. Po umieszczeniu skarbów w sztolniach, jaskiniach czy bunkrach często zasypywano lub niszczono wejścia, aby utrudnić ich ponowne odnalezienie. To tylko jedno z wielu przykładów ukrywania skrzyń przez nazistów. Podczas II wojny światowej Niemcy wykorzystywali liczne przedsiębiorstwa budowlane do realizacji tajnych projektów związanych z ukrywaniem zrabowanych dzieł sztuki i cennych zasobów. Wiele niemieckich firm uczestniczyło w budowie skrytek, bunkrów, tuneli i innych infrastrukturalnych rozwiązań mających na celu ukrycie tych zasobów przed wojskami alianckimi. Niektóre z najważniejszych firm, które były zaangażowane w tego rodzaju projekty, to Hochtief. Jako jedna z największych firm budowlanych w Niemczech miała kluczową rolę w budowie infrastruktury naziemnej i podziemnej, która była wykorzystywana do ukrywania cennych przedmiotów. Firma była zaangażowana w realizację takich projektów jak Międzyrzeszki rejon umocnień, a także inne rozbudowane systemy bunkrów, które nadawały się doskonale do ukrycia skarbów, w tym dzieł sztuki. W ramach różnych projektów fortyfikacyjnych Hochtief współpracowała z niemieckimi władzami wojskowymi, zapewniając zarówno know-how inżynieryjne, jak i zasoby niezbędne do tworzenia rozbudowanych ukrytych struktur podziemnych, które mogły być używane do przechowywania zrabowanych dóbr.
Dyckerhoff and Widman AG. Budowa podziemnych kompleksów Dyckerhoff and Widman DiviDAC była kolejną firmą zaangażowaną w budowę podziemnych obiektów, w tym magazynów i bunkrów. Firma ta specjalizowała się w technologiach betonowych, co sprawiało, że była idealnym partnerem do realizacji projektów, które wymagały trwałych struktur obronnych i miejsc do przechowywania cennych przedmiotów. Firma Krupp, słynna firma przemysłowa, nie była typowym przedsiębiorstwem budowlanym, jednak jej inżynierowie i zaplecze technologiczne były często wykorzystywane do wsparcia przy budowie skrytek i podziemnych fabryk. Krupp realizował projekty, które obejmowały także budowę ukrytych magazynów przeznaczonych do przechowywania surowców i dóbr strategicznych. Firma Strabag, będąca jedną z czołowych firm budowlanych w tamtym okresie, firma realizowała projekty zarówno dla wojsk lądowych, jak i dla organizacji zajmujących się ochroną i przechowywaniem dóbr wojennych. W budowę skrytek na zrabowane dzieła sztuki i cenne zasoby były zaangażowane liczne niemieckie firmy budowlane Hochtief Organization, Todt, Dyckerhoff and Widman AG DiviDAC, Krupp, Strabag oraz Bauunion. To tylko niektóre z nich. Realizowały one kluczowe projekty, także jak budowa podziemnych bunkrów, tuneli i rozbudowanych kompleksów, które mogły służyć zarówno jako schrony, jak i tajne magazyny dla zrabowanych skarbów. Wiele z tych obiektów pozostaje niezbadanych do dziś, a skarby, które mogły zostać w nich ukryte, wciąż stanowią przedmiot poszukiwań eksploratorów oraz historyków. Halsdaff to jedno z wielu bojowych stanowisk wchodzących w skład MRU. Została zaprojektowana do obrony linii frontu i była wyposażona w liczne stanowiska dla karabinów maszynowych, dział przeciwpancernych, a także różne zabezpieczenia, takie jak stalowe drzwi pancerne i systemy wentylacji. Obiekt ten wyróżniał się swoim skomplikowanym systemem korytarzy, bunkrów oraz pomieszczeń technicznych. Został przystosowany do długotrwałego przebywania załogi w warunkach bojowych. Jeśli w rozkazach SS znajduje się wzmianka o umieszczeniu dzieł sztuki w Halsdaff, to istnieje możliwość, że były to wewnętrzne określenie lub kryptonim dla tego obiektu lub jego części. Mogło to być specjalne miejsce składowania przeznaczone na bardziej wartościowe przedmioty. I tu pojawia się pytanie. Gdzie Becker przywiózł te skrzynie? Postarajmy się przeanalizować tę sytuację. Przebywając na miejsce, z pewnością Becker miał plan oraz był dobrze poinformowany o tunelach i tajnych skrytkach. Który odcinek MRU jest najbardziej nafaszerowany tajnymi skrytkami? Najbardziej nafaszerowany tajnymi skrytkami i pomieszczeniami jest centralny odcinek Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, znajdujący się w okolicach wsi Pniewo, Kołaba i Boryszyn. Ten fragment MRU obejmuje tzw. pętlę borszyńską oraz system podziemnych korytarzy i komór, które stanowiły najważniejszą część fortyfikacji z kilku powodów. Wyrażenie Halsdaff występowało w rozkazach niemieckich sił zbrojnych, w tym SS, jako akronim. Jest ono związane z terenami dzisiejszego Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, czyli systemem fortyfikacji wybudowanym przez Niemców. Halsdaff było akronimem od niemieckich słów Hauptkampflinie, linia głównego oporu, Ausweichstellung, pozycje zapasowe, Luftschutz, ochrona przeciwlotnicza, Sperr, blokady, przeszkody, Doerstellung, stale umocnienia, Ausbildung, szkolenie i Feldstellung, pozycje polowe. W tej części MRU Niemcy
Zastosowali także wiele fałszywych komór i pułapek, które miały dezorientować wroga. Fałszywe komory były specjalnie ukryte lub zabezpieczone, a ich budowa miała odwracać uwagę intruzów od faktycznych przejść prowadzących do ważnych magazynów i centrów dowodzenia. Dokumenty i relacje świadków, które się pojawiły, sugerują, że skrzynie mogły zostać złożone w jednym z niedokończonych budynków militarnych w pobliżu wioski Boryszyn, a konkretnie w tunelach podziemnych tego kompleksu. Istnieją teorie, że miało to być jedno z miejsc, gdzie Niemcy ukrywali zrabowane skarby, licząc, że pozostaną tam bezpieczne i niewykryte. Wszystko wskazuje na to, że tutaj Becker zdecydował się złożyć skrzynię. Pewności tego nie ma. Nazwy takie jak Hallstatt mogą być próbą odniesienia się do nieznanych lub niezbadanych części tego kompleksu. To nie koniec historii tajnego ładunku w postaci skrzyń przywiezionych do MRU. Jest jeszcze ta druga, sensacyjna, tajemnicza, ale to wszystko już w następnej części. Niemcy w ostatnich dniach wojny często próbowali ewakuować i ukrywać ważne przedmioty, aby nie trafiły one w ręce wroga. Istnieje wiele opowieści o skarbach III Rzeszy, które mogły zostać ukryte w różnych podziemnych kompleksach, takich jak Międzyrzeszski Rejon Umocnień. Skrzynie te były z pewnością większym planem zabezpieczeń zasobów III Rzeszy przed upadkiem. Do dzisiaj nie jest jasne, co stało się z tymi skrzyniami. Natomiast istnieje teoria, że wiele takich zasobów zostało ukrytych lub zaginęło w wyniku działań wojennych. Świadkowie, którzy obserwowali niemieckie konwoje wjeżdżające w rejon tuneli Międzyrzeckiego Rejonu Umocnień, opisywali to zjawisko jako wysoce tajemnicze i imponujące. Były to wielkie kolumny ciężarówek, które wjeżdżały do strefy bunkrów i tuneli. Relacje często podkreślają, że pojawienie się konwojów było owiane aurą tajemnicy. Niektórzy świadkowie widzieli konwoje wjeżdżające do podziemi, ale nie dostrzegali ich wyjeżdżających, co prowadziło do różnych spekulacji dotyczących tego, co właściwie działo się wewnątrz. Świadkowie często wspominali, że konwoje te kursowały także nocą, co dodatkowo zwiększało tajemniczość tych operacji. Niemcy szczególnie starali się zachować te działania w tajemnicy przed lokalną ludnością, co prowadziło do licznych plotek i legend. Międzyrzecki rejon umocniony ze swoją rozległą siecią podziemnych tuneli wzbudzał zainteresowanie także po wojnie. Kiedy to pojawiły się opowieści o ukrytych skarbach, tajnych eksperymentach i niedostępnych, zasypanych korytarzach.
Wielu świadków wspominało niemieckie konwoje z wyraźnym przekonaniem, że ich cel był o wiele bardziej tajemniczy, niż można było przypuszczać.